adwentowym oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela gromadzimy się na mszy świętej, która jest szczególna. Ta msza święta jest odprawiana tylko i wyłącznie w czasie adwentu i w ciągu roku nie celebruje się jej. Jest to msza święta roratnia. Jest to msza również, która przypomina nam, że Kościół zaprasza nas do towarzyszenia. Do towarzyszenia Najświętszej Maryi Pannie. Bowiem ona, która po swoim sercu nosi Zbawiciela, również potrzebuje tych wszystkich, którzy będą czuwali. Tych wszystkich, którzy będą niejako stali na straży swojej duszy i troski o zbawienie swoje, zbawienie świata. Tak jak ona oczekiwała z radością na narodzenie swojego Syna, również i my chcielibyśmy z radością oczekiwać na narodzenie tego, co w nas jest najlepsze. A wiemy, że tym, który przyjmie nasze serca, jest sam Bóg. A właśnie za to, że w naszej duszy często tak mało jest tej postawy oczekiwania i prawdziwego nawracania się. Adwent uświadamia nam, że my jesteśmy w ciągłej drodze. W drodze właśnie naszego zdrowienia. I w drodze nasycenia naszego serca Bożym światłem, Bożą obecnością. I drogą właśnie, która prowadzi zawsze do Boga. Bo wiemy, że nigdy człowiek nie jest. Człowiek zawsze staje się w obecności Boga. I niech również ten adwent, który rozpoczęliśmy, będzie dla nas tym ciągłym poruszaniem się i drogą, która prowadzi zawsze do Boga. Amen.